Wow, co to jest? Co to jest? Co to jest? Dowiecie się w swoim czasie. Siemanko, z tej strony Araulen. Witam was w trzecim poradniku do SF-a 2014 na moim kanale. Jest to poradnik wgrywania modów, który prosiliście, tyle razy prosiliście i wreszcie się spiąłem i go nagrywam. Więc po kolei. Generalnie to nie jest jakieś trudne, więc poradnik będzie dość taki bardzo prostacki. W każdym razie wszelkie możliwe mody do symulatora farmy 2014 aka Professional Farmer znajdziemy pod tym adresem landwirt.modhoster.d. I co sobie na próbę pobierzemy? Jakąś teksturkę i jakiegoś moda. Tak, żeby było pokazane co i jak. Więc pobierzemy sobie te Realistic Tracks. A więc wchodzimy, tak, tak jak tu wszedłem. I mamy version 1.1. Klikamy Download from ModHoster. I tutaj klikamy hier klicken download zu starten. Wybaczcie, ale mój niemiecki mega kuleje. No i nam się pobiera. Już się pobrało, bo to mało ważyło. Więc teraz wchodzimy w komputer, gry, Steam, co tu dalej? Steam Apps, come on. I Professional Farmer 2014. Farming. Mój błąd. Tutaj jest główny folder. Wasza lokalizacja oczywiście może być inna. Ja mam tutaj tak. W każdym razie musicie wejść do folderu, gdzie macie zainstalowanego Steama. A dalej to tak, jak tutaj już zaznaczam na niebiesko. Otwieramy pliczek z teksturami. Textures. Special Tire Tractor DDS. I tak jak widzicie, po otworzeniu archiwum mamy folder Textures. W związku z tym szukamy folderu Textures. Otwieramy i mamy Special. Mamy tutaj Special. Otwieramy i po prostu przenosimy i podmieniamy, żeby się zmieniło. Przenieś. Ok, więc to by było na tyle, jeśli chodzi o ślady opon. Może jeszcze coś wrzucimy. Jakieś inne teksturki, jakiś mod jeszcze. Chcę wam to wszystko pięknie wyjaśnić. Amazon. To jest, nie korzystałem z tego szczerze mówiąc, ale jeśli dobrze się orientuję, to jest samodzielny mod. Tak jak tutaj też piszę. Więc pobieramy tak jak poprzednio. Czy to z domu ModHostera, czy z download linka. Ja wezmę sobie ModHoster. I za sekundkę już pobrało. I tutaj mamy mnóstwo folderów. Więc przechodzimy tutaj do Professional Farming, główny folder, tak? I po prostu kopiujemy to wszystko. Nie musimy przechodzić ręczno, wszystko przenosić i tak dalej, tylko zaznaczamy. Tak, bądź zaznacz wszystko. Jest tu takie coś. Wybierz wszystkie. I łapiemy lewym przyciskiem myszy i przeciągamy tutaj. Tylko pamiętajcie, żeby nie przeciągnąć w ten sposób, bo wam to przeniesie do tego folderu. Tylko tutaj nad tym, żeby nie było nic zaznaczone. I tutaj klikamy wykonaj.
Bo tu chodzi o scalenie, nie bójcie się, to wam nie podmieni, nie skasuje poprzedniego folderu, tylko scalenie, czyli stare pliki połączą się z nowymi. I tutaj zaznaczamy, żebyśmy nie musieli wszystkiego od nowa klikać i tak dalej, klikamy tak. I tutaj wykonaj i podmieniamy. Okej, okay, mamy wgranego Amazona, rozsiewacz. To jeszcze pobierzemy ogromną bibliotekę Fenda, która dodaje, tak jak widzicie, mnóstwo fendów w różnych wersjach kolorystycznych. Więc klikamy wersja 1.3. Pamiętajcie, żeby zawsze pobierać najnowszą wersję. Download von Modhoster. Hier klicken, download zu starten. I nam się pobiera. Ja mam, tak jak widzicie, to już pobrane. Szczerze mówiąc, nie wiem gdzie. Ale zaraz się dowiem. Otwórz folder pobierania. Wow, co to jest? Co to jest? Co to jest? Dowiecie się w swoim czasie? Okej. Szukamy. Jak to się nazywało? LW. I tutaj mam paczkę Fenda 924 od 939. Otwieram tego 939, pięknie. I wybieramy sobie, jaką chcemy wersję. Kolorystyczną. Roto czerwony, szwarc szary, weiss biały, grön zielony, gelb. Nie mam, szczerze mówiąc, pojęcia. Więc ja wybieram sobie zielony. I to wszystko ponownie przenosimy, tak jak przenosiliśmy Amazon. Przenosimy pięknie. Wykonaj, tak. Kopiuj, zamień. Okej. Może jeszcze wam bym to pokazał na podstawie moda Gebraut Maschinen, który znajdziemy. Chwileczkę. Gebraut. Nie ma? Nie ma. No nic, to ja go za chwilę gdzieś znajdę i wam pokażę. Okej, okay, jestem z powrotem, wbiłem na takie niesamowite forum, jakim jest agrar-simulator.de/forum, które jest jednocześnie, które było forum oficjalnym Agrara, a teraz jest oficjalnym forum Symulatora Farmy 2014 i tutaj możemy pobrać też różne mody. Tutaj mamy tam modhosterze, mnóstwo. Tutaj może być kilka perełek, których na modhosterze nie znajdziemy, bądź ja po prostu nie umiem szukać. Ale gdy już wejdziemy, zjeżdżamy na dół i mamy tutaj symulatorę Und Giganten, Der Landwind 2014 i tutaj mamy dwa niesamowite foldery, jakim są Download Mods oraz Download Skins. Download Mods mamy gotowe mody, natomiast w Download Skins tekstury, które musimy podmienić dla fabrycznych maszyn. Okej, więc tutaj znajdziemy zaraz Gebraut Maschinen. Jest Gebraut Maschinen mod V2. Otwieramy. Nie zwracajcie uwagi na te niesamowite moje zakładki. Tak uczę się gotować. Jakkolwiek by to nie brzmiało. I nam się otwiera niesamowicie strona na moim niesamowitym internecie. W każdym razie, tu mam po angielsku specyfikacje i tak dalej. Generalnie Gebraut Maschinen mod to jest mod na używane maszyny występujący w dwóch językach, niemieckim i angielskim. Mamy tutaj Here Laden, File Upload. Klikamy. I klikamy Download. I tutaj nam się pobiera. Ja już to mam pobrane, więc anuluję. I to jest jedyny mod, który się czymkolwiek różni, bo ze względu na to, że jest tutaj dużo nowych rzeczy, jest to skompilowane, tak jak widzicie, w pliku .exe, więc wystarczy odpalić ten instalator i on za was wszystko zrobi, a dodatkowo powstanie wam w folderze Command folder Professional Farmer 2014, który jest tylko i wyłącznie od Gebraut Maschinen. Tutaj nic nie dodajemy, nie ingerujemy w to i tak dalej, to jest tylko od maszyn używanych. Wszelkie modyfikacje inne rzucamy tutaj, w Professional Farming 2014. Instalacji wam nie będę pokazywał, bo myślę, że to banalne.
W związku z tym czas wreszcie przenieść się do gry i pokazać wam, co się zmieniło. Okej, jesteśmy już w grze w Machines Agar Corp. Nie, to nie jest ten siewnik. To jest zaraz siewnik, akurat nam chodzi o rozsiewacz w każdym razie. Tam sobie stoją jacyś ludzie, którzy są bardzo niezdecydowani, dziwnie chodzą, więc wciśnij Enter. I tutaj mamy już traktor Fendt 939 Vario Grün. I to jest ten Fendt, którego wgraliśmy. Tak to wygląda. Niestety nie kupię go, bo nie mam pieniążków. I widzę niestety, że coś się skrzaniło po wgraniu tego moda, po wgraniu tych modów na podstawce. Tfu, na platynce, już nie myślę, co mówię. W każdym razie, z tego co widzę, któryś z tych modów, albo Fendt, albo wiecie, niesamowity Amazon rozsiewacz jest tylko na podstawową wersję gry. Niestety gryzie się z platynką, inaczej edycją premium, i nie można tutaj na kategorię się zmieniać i tak dalej. Ale reszta działa poprawnie, tak jak widzi. Co jest grane? Klawiaturo, co robisz? What the f... On sam idzie! Dobra, nieważne. W każdym razie, pokażę wam ślady. Obczajcie sobie. To są te nowe ślady, które wyglądają naprawdę ładnie. I to by było na tyle w tym poradniku. Pamiętajcie robić kopie zapasowe przed graniem jakiegokolwiek moda, bo ja nie zrobiłem. I będę musiał kombinować, jak tu uratować teraz sklep. Coś będę musiał usunąć. O kuźwa, jeśli będę musiał ściągać od nowa. Nieważne. Pamiętajcie zrobienie kopii zapasowych. Wszystko pokazałem na filmy, jak to się wgrywa i tak dalej. Wszystko działa na tej samej zasadzie. Jedynie Grebraut Maschinen jest w pliku exe. Możliwe, że to jest też jakiś inny plik, inny mod w tym, w tej wersji pliku w exe i tak w instalatorze. Ale myślę, że to nie będzie dla was problemem, bo instalator sam was prowadzi przez proces instalacji. A podane pliki wam pokazałem, więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam poradnik się spodoba i ogólnie jestem totalnie nieogarnięty i będę miał do was w którymś tam odcinku prośbę, ale to dopiero w odcinku. Mam nadzieję, że poradnik wam się spodobał. Mam nadzieję, że wreszcie jesteście zadowoleni i wiecie, jak niesamowicie się instaluje niesamowite mody. Zapraszam was na mojego Facebooka, facebook.com/araulemplay, gdzie znajdziecie mnóstwo różnych ciekawostek, kontaktuję się tam z wami i tak dalej, i tak dalej. To by było na tyle, wreszcie mogę się pożegnać. Życzę wam miłego dnia, bądź miłego wieczoru lub nocy, nie wiem kiedy wy to tam oglądacie. Cześć!